Dzisiaj zaczynamy test banana. Trzy sztuki. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Minęło 15 dni. Sprawdzamy test banana. Małe sprostowanie co do początku tego filmu. Tam były chyba 3 banany. Ja jeszcze w międzyczasie dołożyłem 7, więc tutaj będzie ogólnie przeze mnie włożonych 10 skórki z 10 sztuk banana. Zaraz zerkniemy, co tu się dzieje. Natomiast jako pierwszy element rozliczamy tutaj Świrskiego i Dobroczynka. No, nie ma zbyt dużo, ale są jednak skoczogonki. To były wprawdzie małe paczki, ale one powinny jednak sobie z tym poradzić. No, tutaj jest więcej. Czyli Świrski i Dobroczynek nie radzą sobie ze skoczogonkiem. A zobaczmy, jak sobie poradziły jeżdżownice z bananami, 10 sztukami. Tu mamy kawałek. Jeżdżownice są, ale niezjedzone. Tutaj jest skórka sama. Tutaj całkiem nieźle pojedzone. Tutaj też. No, widzicie, co się stało z przekładką. Już właściwie nie istnieje. Tutaj mamy skórkę. No i tutaj głębiej sporo dżdżownic, ale jednak skórki jeszcze są. Czyli 15 dni to za mało, żeby dżdżownice poradziły sobie z 10 odpadkami bananów. Myślę, że akurat banan jest tym elementem, który dżdżownice lubią generalnie. Ale no, widzicie, struktura tego jest taka. Dołożę nowy i testujemy kolejne elementy. Podsumowanie. 15 dni to za mało, żeby zniknęły skórki z banana. Do zobaczenia, do usłyszenia.